bardzo lubię tak zwane kino drogi. Kiedy ktoś podejmuje wędrówkę, ta wędrówka go zmienia. Czasem ma jasno wyznaczony cel, czasem dopiero on się ujawnia po drodze. I po drodze również spotyka ludzi, mądrych i niemądrych. Jakoś nawzajem siebie tam obdarowują. I generalnie film kończy się happy endem. Ta scena z dzisiejszej Ewangelii pokazuje nam taki właśnie motyw drogi. Tylko to, co jest, to co przebija tu absolutnie wszystkie te motywy, o których wspomniałem na początku, to jest, Jezus ma bardzo jasno wyznaczony cel. Po drugie, Jezus nie potrzebuje już, żeby ktoś go po drodze czegoś nauczył. Po trzecie, Jezus spotyka w swojej wędrówce takich ludzi, którzy po prostu niczego nie rozumieją. I którzy mają szansę jednak, aby dać się porwać właśnie z tej swojej głupoty i ze swojej stagnacji, tej ożywczej, zbawiającej podróży, którą podejmuje Pan.